Kolejne spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem to jest spotkanie, kiedy Jan wstępuje do nieba. Apostoł Jan, jest to opisane w Księdze Objawienia, w 5 rozdziale, od 1 do 14 wersetu. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. Godzien jest baranek. Na początku 4 rozdziału Księgi Objawienia otwierają się drzwi do nieba i Jan jest wezwany, aby tam wstąpić. W kolejnym rozdziale relacjonuje on, co w tym miejscu widział i słyszał. W rozdziale 5 czytamy, że ujrzał księgę. Jest to księga Bożych dróg i postanowień dotyczących ziemi. Bóg, Stwórca, miał szczególny plan wobec tej planety. On stworzył człowieka i powierzył mu ziemię, aby ją uprawiał i chronił. Właśnie dlatego Bóg powinien być przez swoje stworzenie uznany i uwielbiony. Z kolei wróg Boga, czyli szatan, chciał pokrzyżować i zniszczyć ten plan częściowo przez to, że już pierwszą parę ludzi udało mu się skłonić do przekroczenia Bożego przykazania. Z tego powodu grzech przyszedł na świat, w następstwie czego cała ziemia została przeklęta. Ludzie, którzy oddalili się od Boga, zjednoczyli się ze sobą i układali sobie życie bez Niego. Tak powstał świat przeciwny Bogu. Od tej pory ziemia jest kształtowana i niszczona przez szatana, przez grzech i ducha tego świata. Chwasty na polu i w ogrodzie, czy często bezlitosne walki na śmierć i życie w świecie zwierząt. I tym podobne zdarzenia są niezbitym dowodem na to, że ziemia została przeklęta. Zepsucie i bezprawie wśród ludzi dobitnie świadczą o tym, że mieszka w nich grzech. Ktoś może zadać następujące pytanie. Czy w takim razie Bogu nie udało się pierwsze stworzenie? Oczywiście w naszych wersetach znajdziemy i znajdujemy na to pytanie Bożą odpowiedź. Potężny anioł wołał donośnym głosem. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać z jej pieczęcie? Innymi słowami można to ująć tak. Czy jest ktoś, kto pomimo działalności szatana, grzechu i świata jest w stanie wypełnić to Boże postanowienie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Kiedy Jan to zrozumiał, zaczął płakać. Płakał rzewnie, ale niedługo. Jeden z niebiańskich świętych, pewien starzec, rzekł do niego: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać jej 7 jej pieczęci. Lew jest królem wszystkich zwierząt. Mamy o tym wspomniane w przypowieściach Salomona, 30 rozdział, 29 do 30 wersetu. Tutaj jest on obrazem na w pewnym sensie Pana Jezusa Chrystusa, który na krzyżu potężny, ostateczny i królewski sposób zwyciężył szatana, grzech i świat, lew Judy. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. Kiedy Jan podniósł swoje oczy, ujrzał baranka jakby zabitego. To był Jezus Chrystus, żyjący i uwielbiony ze znakami swojej śmierci. On jest w centrum Bożej mocy i Bożej wspaniałości. Baranek, który sam posiada doskonałą moc i doskonałe poznanie, podchodzi do tronu i przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Baranek Boży wypełni Boże postanowienie odnośnie ziemi.
najpierw za pomocą sądu, a następnie przez swoje tysiącletnie panowanie sprawiedliwości i pokoju w czasie Nowego Przymierza, które zacznie się właśnie 7 lat po pochwyceniu Kościoła do nieba. Tą drogą przyprowadzi pierwsze stworzenie do chwalebnego celu. Kiedy wziął księgę, na ten moment czekało całe stworzenie starci, którzy przedstawiają wykupionych świętych w czasie w niebie, upadają przed barankiem, śpiewając nową pieśń, pokazując swoje głębokie uwielbienie dla osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Następnie rozbrzmiewa głos wielu aniołów na jego cześć. Na koniec stworzenie wysławia baranka. Wysławia baranka, a cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Spotkania tych trzech mężczyzn, których przed chwilką wspomnieliśmy, to znaczy dzisiaj Jana, wcześniej Pawła, jeszcze wcześniej Szczepana, pokazują rezultaty jego nowego stanowiska w niebie. Podczas spotkania ze Szczepanem, Syn Człowieczy, który stoi po prawicy Bożej, daje ostatnią ofertę ludowi izraelskiemu. Podczas spotkania z Pawłem, niebiański Pan Jezus łączy się z wierzącymi na ziemi. On jest głową ciała, czyli zgromadzenia. Podczas spotkania z Janem, apostołem, baranek w cudowny sposób wypełnia plan Boży z pierwszym stworzeniem.